Przepraszam, znalazłam taką kreację. Czy wydaje się pani, że byłaby dla mnie stosowna? A na jaką okazję pani chce ją włożyć? To by była romantyczna kolacja z moim ukochanym. Myślę, że jest jak najbardziej stosowna, tylko pytanie, czy pani by się w niej dobrze czuła, bo ja panią odbieram jako osobę nieśmiałą i dziewczęcą. A to jest sukienka raczej dla dość pewnej siebie kobiety. To w takim razie, co mogłaby mi pani polecić na tą wyjątkową okazję? Sądzę, żeby pani wyglądała ślicznie, tylko pytanie, jakby się pani w niej czuła. Czy nie czułaby się pani przebrana, po prostu kimś innym? Ale mogę zaproponować jeszcze taką sukienkę, która jest trochę taka bardziej romantyczna i wydaje mi się, bardziej by do pani pasowała. I może coś takiego, chociaż nie wiem, czy to kolorystycznie by z panią dobrze grało, bo to jest raczej taka bardziej przez tę bladość i pastelowość suknia dla blondynki i coś takiego, co już jest na wielką galę. Więc może trochę za bardzo strojne, jak na kolację przy świecach, ale myślę, że godne przemyślenia, jeśli już na przykład będzie ślub cywilny. Granice savoir-vivre i granice przestrzegania obyczajów oczywiście, że są bardzo różne dla różnych środowisk. Inne dla właśnie ludzi, którzy prowadzą życie publiczne będące na widoku z kręgu rządu, dyplomacji. Nieco inne, na przykład dla środowiska artystycznego, dla środowiska aktorów, którzy czasami specjalnie szokują swoim ubiorem, starają się wzbudzić zainteresowanie. Inne to będzie chociażby dla nauczycieli akademickich. Parę lat temu dostałem zaproszenie od pani Jolanty Kwaśniewskiej na wieczór choinkę z artystami do Zachęty. Zastanawiałem się długo nad tym, jak dobrać swój strój. Pomyślałem sobie, że przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, iż będą artyści. A zatem założyłem wdzianko meksykańskie, bardzo artystyczne. Proszę sobie wyobrazić, jak się czułem w gronie około 250 osób, gdzie wszyscy byli w kanonie Wall Street. Do pracy nie przyjdziemy w stroju takim na poły plażowym, na co na przykład mogą sobie pozwolić osoby pracujące w agencjach reklamowych, osoby same zajmujące się działalnością artystyczną, bo w ten sposób często wyrażają własną indywidualność, podkreślają właśnie własną kreatywność, która dotyczy tego, co proponują klientowi i ich własnej osoby. W feudalnej Europie strój był językiem symbolicznym o bardzo ściśle określonych znaczeniach i dokładnie było wiadomo, na określonym szczeblu drabiny społecznej, jaka przysługuje szerokość kołnierza, szerokość rękawa, długość trenu, jaki rodzaj tkanin, jaki rodzaj ozdób. W Polsce ta drabina feudalna nie była tak rozbudowana i stąd te rozróżnienia szczegółów ubioru w obrębie stanu rycerskiego, stanu szlacheckiego, nie były tak szczegółowo określone i w tak bezwzględny sposób obowiązujące. I to jest coś, co potem w sferze ubioru i życia społecznego towarzyszyło nam przez stulecia. Bo przecież szlachecki kontusz był tym rodzajem ubioru, który przystoił zarówno szlachcicowi na zagrodzie, jak i wojewodzie. I to, co różnicowało ludzi o odmiennym majątku, odmiennych wpływach, to
był rodzaj tkanin, ozdób, ale formy ubioru były takie same. Postrzegamy człowieka poprzez jego tak zwane ciało behawioralne, poprzez sposób bycia, sposób zachowania, ale ubiór jest bardzo ważnym komunikatem. Poprzez ubiór możemy sygnalizować nasz stosunek emocjonalny do danego zagadnienia, do danego człowieka. Możemy również sygnalizować wiele innych elementów, takich jak naszą wiarygodność lub brak wiarygodności na przykład. Lub też zwyczajnie to, czy znamy pewne kanony, do których powinniśmy się móc dopasować, czy też nie. Sugeruję się moimi własnymi zasadami, jeśli o to chodzi. I staram się łamać pewne schematy. Polscy pamiętnikarze, na przykład nieoceniony Kitowicz, mieli znakomite wyczucie właśnie tego funkcjonowania ubioru jako oznaki statusu. Nie formułowali tego wprawdzie w kategoriach nowoczesnej socjologii, ale znakomicie zarejestrowali na przykład taki proces, że moda dotąd jakby się rozwija, dokąd nie zejdzie do prostego ludu. Zasady savoir vivre w stroju, tak? Czyli to by miały być jakieś zasady, które powodują, że jakiś strój jest odpowiedni lub nie na jakąś okazję, dokładnie. Tak? A tu mamy przykład tego, co wypadało włożyć w dzień wychodząc z domu, czyli ten drugi stopień formalności, półstrój. W wersji męskiej, inspirowanej modą angielską, strojem angielskiego dżentelmena, czyli ubiorem dziennym eleganckiego mężczyzny jest strój do konnej jazdy. Także wypada się też pokazać w wysokich butach skórzanych, prawda, w wełnianym, wysoko wyciętym fraku, właśnie przeznaczonym do konnej jazdy, ale tutaj mówi nam kształt, krój tego ubioru, że jest to strój do konnej jazdy, ale nie po ostępach leśnych własnej wiejskiej rezydencji, tylko do jazdy konnej w mieście. On ma jakby ciut bardziej formalny charakter niż takie ubiory z zaokrąglonymi połami, które właśnie ubierało się w już najbardziej nieoficjalne godziny na poranną przejażdżkę, ale taką w prywatnych włościach. Chodzę tak jak chcę, ale oczywiście jeżeli prowadzę własną działalność, jeżeli mam spotkanie, to muszę się dostosować do konwenansów, że tak powiem, biznesowych, co mi nie zawsze jest na rękę. Według mnie mody nie należy traktować tak strasznie serio. Dowodem na to twierdzenie są moje włosy, które po prostu są trochę zwariowane i to jest taki nagły kaprys, którym się bawię. No to jest i w ten sposób ja traktuję modę i myślę, że to jest dobry sposób. Właśnie na wesoło, że nie tak wszystko na poważnie. To jest rzecz, którą można włożyć na jakąś imprezę do przyjaciół albo, nie wiem, na co dzień nawet do białych, szerokich spodni. Tu bokami wystaje trochę ciała i do płaskich butów i jest to zabawne, no. Jest to portret Janusza Radziwiłła. Książę ma wspaniałe, wysokie buty z safianowej skóry. To była najdroższa skóra i stąd powiedzenie znane, znać pana po cholewach. Obuwie do stroju polskiego było obuwiem typu wschodniego. Pozbawiony obcasa but miał czasem metalową podkówkę. Najdroższe buty wykonywano ze skórki w kolorze żółtym, czyli z safianowej, albo jak w tym przypadku z czerwonej. XVIII-wieczny pantofelek. Wysoki obcas, bardzo wąskie palce. I w odróżnieniu od dzisiejszego buta, który ma w podbiciu taką metalową listwę pozwalającą na rozłożenie bardziej równomierne ciężaru ciała, to ten pantofel niczego takiego nie ma. A więc elegancka dama, gdy włożyła coś takiego, to cały ciężar
ciała spoczywał na palcach, do tego jeszcze no, niemiłosiernie w tym, proszę spojrzeć, bardzo wąskim czubku ściśniętych. A więc ta galanteria, którą no, elegancki mężczyzna zobowiązany był okazać damie, była nie tylko jakby tym no, luksusem, ale była potrzebna, bo ona, żeby przejść w czymś takim, musiała się oprzeć na ramieniu w ostateczności męża, ale lepszy był adorator. Kobietom wolno znacznie więcej. Kobiety znacznie swobodniej mogą dobierać kolorystykę stroju niż mężczyźni, którzy są wpisani w dosyć sztywne kanony. Były takie okresy w latach 70., gdzie tak zwane koszule hawajskie rzeczywiście były modne, jakieś pstrokate rzeczy wchodziły na rynek mody. Rzeczywiście mężczyźni wtedy swobodnie mogli dobierać kolorystykę, ale te czasy minęły. Mamy dużo butów, jak widać. Są na przykład klapki Miu Miu, które też są zabawne i właśnie może niektórym przypominają klapki staruszek z małych miasteczek, ale to wraca i właśnie służy zabawie bardziej niż czemukolwiek innemu. Do końca XIX wieku torebka była jakby tym przedmiotem takim bardzo kobiecym w charakterze. On przeważnie był wykonany z tkaniny, haftowany, zdobiony, należał do tego jakby delikatnego damskiego świata. I dopiero jak pod koniec XIX wieku kobiety zaczęły więcej podróżować, zaczęły, prawda, wychodzić z domu same, niekoniecznie w towarzystwie towarzyszącej im służby, to pojawiła się ta skórzana torebka jako ten ekwipunek, z którym się wychodziło w świat zewnętrzny, gdzie już się musiały jednak zmieścić i klucze, i pieniądze, a nie tylko, prawda, buteleczka perfum, chusteczka i jakiś mały kalendarzyk. W domu moich znajomych, moich rodziców była służąca, która nigdy nie wychodziła, to było przed wojną, jeszcze tą ostatnią, znaczy tak, przed ostatnim, w okresie międzywojennym w Warszawie, że ona nie wychodziła po zakupy z koszykiem, tylko była walizka, dlatego że koszyk był znakiem, że ona jest służącą. Nie ma takich zasad, jak to jeszcze parę lat wstecz bywało. Myślę, że to jest związane z ubożeniem społeczeństwa, dlatego że teraz wszyscy noszą to, co mają. Dobierają sobie jak gdyby do dodatków ubranie, natomiast rzadko kiedy odwrotnie. Trzymane w dłoniach rękawiczki to symbol wysokiego statusu społecznego. Rękawiczki pojawiły się w XVI wieku jako modny dodatek pod wpływem eleganckich dworów włoskich. Ciekawa jest też koszula do stroju polskiego, bo ona była krojona inaczej niż koszule do ubiorów zachodnich, które miały ozdobne wykończenie szyi, natomiast polska koszula miała taki bardzo wąziutki kołnierzyk, który ledwie pokazywał się znad górnego brzegu żupana i często spinano ją taką okrągłą, ozdobną spinką. Przez to, że tak niewiele tej koszuli było widać, to w pewnych relacjach zachodnich obserwatorów spotykamy takie zdanie, że Polacy w ogóle koszul nie nosili, ale to nieprawda. Garderoby szlacheckie były w koszule dobrze zaopatrzone. Trzeba wyraźnie powiedzieć sobie, że istnieje protokół dyplomatyczny i w ramach tegoż protokołu pewne zasady savoir-vivre. Oczywiście. I tego nie można ruszyć z definicji. Tu są pewne kanony bardzo ścisłe, niezmienialne tak naprawdę. One dotyczą nawet takich szczegółów jak ułożenie pasków w krawacie. Jest ważne, czy paski będą pochylone w lewą stronę, czy w prawą stronę. Osoba odpowiedniej rangi nie może na przykład założyć krawata, który by miał paski pochylone w prawą stronę, bo to symbolizuje uległość, to symbolizuje brak umiejętności lidera przede wszystkim. Kiedy spojrzymy na panią z Poniatowskich Branicką, to jej ta poranna suknia, negliż, jest ubiorem z
cienkiej, bawełnianej, białej tkaniny, która była wtedy bardzo kosztowna, to wcale nie było tańsze niż jedwab francuski. I ona tutaj siedzi, prawda, w parku, przedstawiona w taki sposób elegancki, ale intymny. To jest strój, w którym wypadało przyjąć gości przed południem. To dopiero na wyjście z domu przebierało się w coś takiego, co się nazywało półstrojem. A najbardziej oficjalny to był strój. Także mamy właśnie te trzy jakby takie stopnie formalności. Negliż, półstrój i strój. Do II wojny światowej zdjęcie przez mężczyznę marynarki w miejscu publicznym było postrzegane jak swego rodzaju negliż częściowy, ale jednak i w zaprzyjaźnionym towarzystwie należało zapytać panie, czy zezwalają na zdjęcie marynarki i odwieszenie jej na poręczy krzesła. Mój tata na przykład za negliż uważał zdjęcie kapelusza z głowy i zdjęcie marynarki, a pozostał w koszuli i w krawacie. Dziś na szczęście takich czasów nie ma, ale kiedyś trzeba się było do tego stosować, bo to obowiązywało, noblesse oblige i tak dalej. To jest sukienka Blue Marine z tego roku, zupełnie przeźroczysta, więc dla bardzo odważnej dziewczyny właściwie wszystko widać. Dziś szlafrok kojarzy nam się z taką całkowitą prywatnością. No, w szlafroku to już naprawdę tylko najbliżsi mogą nas oglądać. Ale nie zawsze tak było. Czy nie zastanawiał Państwa nigdy fakt, jak wielu malarzy sporządzało swoje autoportrety w szlafroku? Otóż szlafrok nie był oryginalnie bielizną. To był taki ubiór, który stanowi właściwie pierwszy przykład w modzie europejskiej prawie dosłownego zapożyczenia z mody orientalnej, z japońskiego kimona. Kupcy holenderscy i angielscy, którzy w XVII wieku podróżowali do tych odległych stron, przywozili i tkaniny, i takie właśnie luźne ubiory z dalekich podróży. I one zaczęły być używane przez mężczyzn jako strój domowy, ale nie taki narzucony na gołe ciało po wyjściu z prysznica, ale po zdjęciu właśnie modnego szóstokoru, czyli takiego kaftana wierzchniego, na spodnie, koszulę i kamizelkę mężczyzna wkładał ten szlafrok, zwłaszcza wtedy, kiedy przyszło mu spędzić w zaciszu domowym długie godziny na pracy intelektualnej. Narzucono nam pewien styl, do którego się wielu ludzi na ślepo stosuje. Ja jestem przedstawicielem, zresztą jednym z przedstawicieli, na szczęście nie jedynym, który te zasady próbuje łamać.